Rostomili, witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja dzisiaj grum Wojciecha Adalberga. Wiecie, kto to był, ja? Korfantego. I normalnie to bych miał 150 lat już. Bo ja się 150 lat temu urodził. Ale że dzisiaj akurat wybory się trafiły niedaleko, to zaś mnie zawezwali Hanysy, żeby coś powiedzieć, żeby przedstawić wam nasza historię. 150 lat mijo od mojej śmierci. Rostomili, jako że wiecie, w tym wieku to się już mu wielko skleroza, nie? Kiedy nie ma tej sklerozy. Bez tuż jak się moje przemówienie napisał tutaj na kartce, naszlajbował, że na kartce papieru. Dzieła, potrzymaj mi ta laska. Fajna laska z niej jest, nie? Szczęść Boże! Jakoś słabo, nie pojedliście dzisiaj, czy coś? Jeszcze raz, szczęść Boże! Szczęść Boże! Jeszcze raz przypominam, mianuję się Adalberg Wojciech Korfanty. Lungrzek się niedaleko stąd, w Siemianowicach Śląskich. Wiecie, jakie są Siemianowice, ja? A my są dzisiaj kaj. Chudowie! W Gierałtowicach, nie? Chudowie! W Chudowie, no. To jest dzielnica Gierałtowic, nie? Czy jak to jest? Albo chcecie być osobno. I byłem śląskim posłem do Reichstagu w Berlinie, a potem polskim komisarzem plebiscytowym, którego siedziba mieściła się w hotelu Lumnitz we Bytomiu. Po niekorzystnym do Polski plebiscycie ogłosiłem i zostałem przywódcą tak zwanego trzeciego powstania, które sporo starych Hanysów określą wojną domową. Moją zasługą jest to, że sporo część Górnego Śląska została włączona we 22 roku do Rzeczypospolitej. Nie znajdły się wtedy w granicach polskich tak srogie dziedziny jak Zabrze, Gliwice czy Bytom, Bojtyn, no. Kiedy to miasta dokuplowały do Polski dopiero po II Wielkiej Wojnie we 1945 roku. Zatem moje poczynania po skuplowaniu Wierchniego Śląska ze Polską, jego autonomię, były przez sanacyjne władze Rzeczypospolitej zawarte do twierdzy brzeskiej. Po zwolnieniu ze twierdzy, w obawie przed prześladowaniami, udał rzekł się na emigrację, z których powrócił rzekł w aprilu 1939 roku. I od razu mnie zawarli w kereszcie i osadzili na warszawskim Pawiaku, z którego wypuścili mnie w 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny, z powodu fatalnego stanu zdrowia. Zemrzyło mi się w sierpniu 1939 roku. Jak wiesz, gmin doniesie, ponoć mnie otruli arszenikiem. I tyle na mój temat. Na konferencji pokojowej we Paryżu po pierwszej wojnie angielski premier Lloyd George zamiast przydzielenia Polsce przemysłowej części Górnego Śląska skwitował niezbyt pochlebnymi słowami dla naszych przodków. Dać Polsce Górny Śląsk to tak jak dać małpie zygarek. W latach 90. skomentował to przywódca RAŚ Jerzy Gorzelik słowami i małpa zygarek zepsuła. Ze wspomnień niektórych powstańców wynikło, że Józef Piłsudski początkowo w fazie tworzenia nowych granic Rzeczypospolitej był nastawiony do pomysłu przyłączenia Górnego Śląska do Polski negatywnie i poproszony bez powstańców o pomoc wojskową miał im powiedzieć, że Śląsk to starą kolonia niemiecko i mają w życiu. Jednak po tym jego nastawienie się zmieniło, a niektórzy historycy określają trzecie powstanie jako niewypowiedzianą wojnę polsko-niemiecką. Bez te 100 lat przy Polsce Górny Śląsk przeszedł roztomajte losy. We 1939 roku Niemcy hitlerowskie odebrali nam autonomię uchwaloną w 1920 roku bez parlament najjaśniejszy, a po ich klęsce we 1945 została unieważniona dekretem prezydenta Bieruta. I trzeba o tym gadać i pisać, bo prawda jest najważniejszą. I proszę o piosenkę, co prawda, to prawda. Dziękuję. Dajmy to laska. Thank you.
co dzień. To by najgorszy być prawdy i prawdy. Bo prawda to prawda, nie zawsze się chwali. Bo prawda to prawda, często zaboli. Prawda to prawda, nie prawda na rauszu. Bo prawda nie świetli. Dzień dobry, panie. Słoneczny dzień, samo płetnie, a oni przyszli z piłami, obcinali im ręce, głowy i nogi, i w końcu został świętych liści drzew. O mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień. O mój Śląsku, niszczą się twe fabryki. O mój Śląsku, niszczą twe serce zielone, płuca twej duszy. Twej duszy. Ja
Chciałbym się ugodzić z pierwszego powstania do Śląska. Obejmij żołnierzy, Niemcy w tatu kli. To raczej lepiej sam sobie życie odebrać. Gdyby ten żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy. Z rozbitym czołem mózg wytrysnął. Rozbrute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To, co na własne oczy widziałem. Mija 100 lat, od kiedy lud górnośląski dzielony od wieków pomiędzy państwowość czeską, polską, austro-węgierską i niemiecką, gnębiony i wykorzystywany przez obcych właścicieli fabryk, kopalń i hut, zerwał się po Wielkiej Wojnie 1914-1918 do strajków, a następnie walki zbrojnej o swoją niezależność. W wyniku trzech zbrojnych powstań i plebiscytu, a następnie drugiej wielkiej wojny i ustaleń jałtańskich od 1945 roku do dziś Śląsk pozostaje pod administracją polską i czeską. Jest 2019 rok. W polskiej części Górnego Śląska, na peryferiach górniczego osiedla Metropolii Śląskiej, w stuletnim domku zamieszkuje rodzina Żołtysek. Sobota, sobota, zakupę swój chęć. Skończona robota, czas piwo już pić. Sobota, sobota, masz luki i pić. Skończona robota, czas przyszła pić. U nas sobota to dzień najlepszy z nich. Od poniedziałku w ten dzień wszystkich się śni. Ale jak Gierek zrobił trajum zipcić wolne soboty, to my się bawili na fest. O, nie ino my, nie ino my, bo całka Polska balowała. Gierek zaciągnął kredytów, które do dziś spłacamy, bieruny, przepuścili kasa, w sklepach się pusto zrobiło, mięso na kartki, cukier na kartki, wszystko na kartki. Nawet gorzoła była reglamentowana. Tam gorzoła. Papieru toaletowego nie szło dostać bez raje. Jak się spumna Cila, toś ty nawet seks reglamentowała po ślubie. Ja? Byś wiedział, boś ty zawdy wszystkiego nadużywał, a jak trzeba było, toś zapominał języka w rybie. Sranie w banie te refery, a niby kiedy? Kiedy? Słuchajcie, po słowach to w stanie wojennym do sklepu po papier toaletowy i się zapomniał, że się nazywa toaletowy i powiedział, że chce rolka papieru do życi! Gotową! Gańba! Na cały chód. Każdemu się może trafić. Ja, każdemu. A jak się ta młoda pani w sklepie ciebie spytała, czy chcesz mydło toaletowe, to coś im powiedział sobie jeden? No co, że nie toaletowe, idę do twarzy. No, właśnie.
pał chudowa się z ciebie śmieje. Jak z obdy cila, ty zawsze musisz mi przysrać. A ka jest w ogóle nasza Kasia? Sprosiła kolegów z kapeli, a sama Kasik poleciała. Oj, miałam ci, miałam pozłacany warkocz, ale mi go ukradł ten sąsiadu smarkocz. Kaśka! Oj, miałam ci, miałam... Kaśka! Do obiadu rychtuj! Pater Zarowski przyjdą z awaryjnej zmiany. Nie rozczulaj się tam nad warkoczy. Niby wolne soboty, a hopy jednak robią. Robią, bo awaria na dole była. No znasz to chyba? Potoś się ląk, co byś ciąg! Nie wiem, Kasia, czy ci fater powiedzieli, że dzisiaj zaprosił tego twojego szaca, co by się z nim do weselo namówić. Alojza? O? Jak to? Czemu ja o tym nic nie wiem? A czemu nie wiesz, Bo to ma być Iberaszuk. Co za Iberaszuk? Iberaszuk to niespodzianka po polsku. Ja za okazji dzisiejszego trefu też mu niespodzianka. Halbka czysty z czerwoną kartką. Kierożek schował 50 lat temu przy naszym weselu. Ja. Ty schował. Łażar się jak Bela. Jakby my wtedy z twoją mamą ci nie wzięli, to byś dziś miał psińco. Starzik, a co to jest halbka? No może rękdziołka, co to jest halbka na tyle pysków? Mnie go dali w szkole, że w halbkach to się kiedyś łaziło. Do dziś się łazi, bo tak się kiedyś go dało na pół buty, moja droga. Słyszycie pierony jak śpiewają? Pewnie coś szlugli po drodze. Wracamy z roboty do domu, gdzie czekajcie dziewczyny, czekajcie kobiety na swego miłego. Zaświećcie się słońca pod ziemią na ziemi, kiedy nasi wracają. Od pracy zmęczeni. Świeć się, świeć, lampko świeć, poprzez mgłę, poprzez dym. Każda z was czeka na zwodnie swym. I podłogi już lśnią, i oświetny jest dom, gdzie słońca miłości jest mi. Niedzielę w niedzielę pójdziemy parami widzieć jak świat
miłości jest mi. Mama, ech, czujemy jodło. Ojciec, ojcem pewno głodny. Obejrzymy, obejrzymy, wiele ten twój szac zje. Czy go lepiej wyżywić, czy oblekać? Wiele zje, to zje. Nie będę mu żałować. No, po brzuchu widać, że mu nie żałujesz. A jego dom o tym jedzeniu, bo na naszym weselu ciotka Truda ojcu wypominała. Ciotka Truda? A? Jak to wypominała? A jak wypominała? Siedzimy wszyscy, a ciotka Truda go do Janek. A dyć ty jedz, a Janek go do jem, ciotko. Po chwili upierdli go Truda zaś. Janek, ale ty jedz, ale ty ciotko ją jem. A ciotka Truda go do Janek, ty nie jesz, ty żresz. Muti, teraz inne czasy. Teraz każdy dba o to, żeby mieć linia. No. A kiedy to była ta ciotka Truda, się nie wspomina. Gdowa po ujku Zeflu, co go na grubie zabiło. Jeszcze rok nie minął, jak go pochowała, a już się inszego namotała. Ha! Byłaby z gier, no to mogła. No. Na rynku chłopów rozdowali. W rybniku na rynku chłopów rozdowali. Nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, starego mi dali. Starego mi dali i kochać go musza. Nie w placu. Prącę, żebyś nie był taki do roboty, jak do jedzenia. Cila, iść go ważyła. Kajta. Kasia. Kasia uważyła. Kasia, moja Kasiula. Dobry ty żół. Ja, dobry. Ja, dobry i żeniaty. Kto żonaty? Jak żur z kartoflami, to się gada, że żeniaty. Moja mutter też ważyła taki dobry żur. A? Nie jak ten w restauracji w Warszawie, co go podawają, co wygląda jak woda z pralki. Po pierwszym praniu. Alois, ty musisz wiedzieć, że jak śląsko baba uważy taki żur, to kielnia w nim stoi. Hopy, jak się zje taki żur, to nie i do kielnia stoi. Coś wiem na tym wypadku, naprawdę. Przestał być stary kurcie. Przymogł, bo takich rzec. Rozpustni jeden. Jakich młodych, jakich młodych? Kasi już drajci śpizło, a Aloś to przecadzieje pierwszy. Jak to? Tak to. A srap to, srap to! A co to miała na Ducha Świętego czekać? No! Baćka,
ty się tam lepiej nie wymundrzyj, bo ty za modu wiele lepszo nie było. Przestań cię opa, stare rzeczy wypominać. Cześć, ciąga, poczyniała. Takiego miał, żeś akurat go wybrała. Co ci no, co ci no, daj im się chłopcy przeca. To ten bok będą w stoł, ty się wcale nie zalecą. Co ci no, co ci no, na galotach same łady, tam gdzie pusto, tak czy nie. Kostropaty, siebie złe, o złe. Nic w garażu, nic w PKO. Koło miejsca korty wie. Czas mojemu się dostało. Bieron wie, bieron wie. Gajsty działka oczy miała. Co ten kis takiego miał? Żeś akurat go wybrała. Co ci do, co ci do. Ta działa oczy miała, co ten gis takiego miał, żeś akurat go wybrała. Co ci do, co ci do. Jaki był, taki był, ale był gryfoczyk, a nie wymoczyk. Co się z nim stało? Święto Barbara z tego wzięła. Jak to święto Barbara? To weź tak było po nowym roku. Odrobił na hale biegły boki. I razem z nim 19 górników zginęło, bo był wybuch metanu. I po co o tym dziążkę wspominasz? Skoro Alois też na dole fedruje. Jak to po co? Jak to po co? Żeby wiedziała, że w tym fach jest śmierć pisano. Chopa zabije! A baba musi z tym żyć. Za stary Polski. Wdowa po Michaliku. 2 roki po tym, jak ich chopa zabiło, urodziła bajtla. A w Szczypsko sąsiadka się ją pyta. Opa wum zabiło i dziecko bocie. To ona im powiedziała, że... Kiedyś to opa zabiło! A nie ją! Wdowy po brychunach nie mają leka. Ja? Rozkomańcze to bywało. Raz jedna baba drugi poluła, że dostała 100 tysięcy za opa, którego i zabiło na trzeciej zmianie w zawale. A ta druga i na to, a ten mój dupa, musiał mieć akurat drugą zmianę. Sztajgry, co gdy tak pisali szychty, co by ich gryfne baby odwiedzić pod nieobecność małżonka. Stażik, ale nie wszyscy. Nie wszyscy. Jo. Ja miał za sztajgra takiego chłopa. Sztajger, jest mi trochę wstyd. Już na dole nie fedruję. Sztajger, jest mi trochę wstyd. Bluesa grom i bluesa czuję. Miałem ręce czarny blues. Sztajger, jest mi praw wstyd, bez roboty koniec już, bo koszty wybierą coś. Byleś dobrze robił to, tak uczyłeś, nie pamiętasz. Wszystko jedno, co szło, tak coś napiszeć święto. Byleś dobrze robił to, tak uczyłeś, nie pamiętasz.
wszystko jedno, co szło, jak coś robisz, rzecz świętą. A jak tobie wiecie się, tamka jest rzeź, w ogóle nie ma, sztagier jest bitą na styl. Dziś twój oddział czarna ziemia, dziś twój poziom poziom dwa. Sztagier, jest mi trochę wstyd, ten zły potem koniec już, no bo każdy wybiera coś. Wiesz, dobrze robi to, tak uczyłeś, tak uczyłeś, mnie pamiętasz. Wszystko jedno, co szło, jak coś robisz, że święto. Wiesz, dobrze robi to, tak uczyłeś, mnie pamiętasz. Wszystko jedno, co szło, jak coś robisz, że święto. Jak coś robisz, to rzecz świętą. Kasia, 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 oj, Kasia, 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 pójdź, pójdź, idziemy zobaczyć, czy gołębie z flugu nie przyleciały. Ja, jak nam pozawierają wszystkie gruby, to my też polecimy na fluk. Ojciec, skończcie politykować. Lepiej byście skosztowali tego kołocza. Tego kołocza, co my go z Kasią piekły całą noc. No, ej, ej. Kaśka! Inna, już! Inna! No, powiem wam tak, tu całkę wieki nie w ogóle. A propos, zanim skosztują, wracając do katastrof, pamiętam tragedię na Makuszowo. Kaj się na dole 80 birkmonów udusiło, kiedy się hajcło po szwajcowaniu. Starzyk, przestańcie już o takich rzeczach gadać. Powiedzcie lepiej, jak to się stało, że tato dzisiaj jest moją mamą? Jak się stało, jak się stało, bo tako pobudliwo, jak inkrze baby we familie. Poczekaj. Jeszcze rok nie minął, a już jest znodła Janka na nieszczęście Korola. Ojciec, jak ja by nie była taka pobudliwa, to do dzisiaj bych starą panną była. Ja? Jak to? No jak to, jak to? Bo ojciec nie chciał we familii drugiego Korola. No. Stwierdził, że jedna cila, co i ojciec srął przez żyrtka, styknie na tyle nieszczęść śląskiej familii. Zaś nie godaj, Baśka, zaś tak nie godaj, bo tak po prawdzie moi ojce nie mieli toalety w duchu. No, ale w tamtym czasie na Śląsku sporo haźli było na dworze. No, były, były, ale naczyni i to z teklami. Ale chodź, opa, wszystko na Korola. No wszystko, wszystko, ale po jakich mecyjach? Nie mają innych tematów. Gruby w karty. To mój stary, to zabiera. Weź mi za mnie prącek, nie dasz. Nie dawaj mi za złotówki, to mu nie rniła póki. O mój stary, co za bieda, co za bieda, co za szkoda. Weź
jagoda. Mówiwali, że mnie kocha, uchylała cnoty wrota. To mój stary, co za szkoda. Co ze sobą teraz pocztę? Nie dostanę premii rocznej. A i tak bym się zadłużył, bo bym z Waśką świata użył. Co ze sobą teraz pocznę? Czy najświętszy kolektywie, po protekcji zbierzcie siłę. Sprawdźcie cudom waszych siłą, aby tęskno dla mnie było. Czy najświętszy kolektywie, bo przysięga mnie przeżyje. Jutro padnę, dziś się spiję. Mam od biedy ten ratunek, mocny Boże, mocny trunek, bo przysięgam, nie przeżyję. Co ze sobą teraz pocznę? Nie dostanę premii rocznej. A i tak bym się zadłużył, bo bym z Waśką świata użył. Co ze sobą teraz pocznę? Co za bieda, Rączek Waśki tobie nie da. Nie da Waśki za złotówki, bo nie liniła półki. O mój Boże, co za bieda. Ale! Wyście tu chyba trochę zapomnieli. A ty śpisz na ślungu. Wajusz, i Wajusz, a czy tyś się mnie chopie pytał? Sum, żeś się ją wziął? Dziecko żeś zmajstrował, a żynić się nie chciał. No nie tak całkiem. No wiesz co, Janek, byś przecież nie zaprzeczył. Ale to u nas będzie taką rodzinną tradycją. Nasz Alojs to się do żyniaczki też nie boli. Jak to? A tak to, tak to. I dobrze robi. Każda decyzja trzeba dobrze przemyśleć. Baśka, no. Boło, nie boło. To my już te 30 roków razem, no. Przyniosła stary kofer ze zdjęciami. Pała w lodone, pa wspominomy. Ja. Siedzi. Ja proszę. Starzyk. Otwieramy, łatwiej. No. Proszę. Opa. Wodnisz we dzwona. Opa, ty we dzwona. Tak młoda buła. Ciasne w dupie, a szerokie w nogawicy. Nawet się tak badało, że chop śląski w barach szerokie, a w życi wąski. Łosprawiacie, a my durś o suchym pysku. No kiedyś kiduś puste. Puste, padusz. Ślązoki jak pieli, to z umiarem, a gorole z wulców to zobdy przepijali. Pierwszy getak, albo kupowali roztomajty szaj. No ja, bez to się go dało. Radio, koło, a żyć koło! No niego dajcie farmazonu. Przecież Hanysy też przepijali wypłata. Ja, Janek, może net. Ale Hanys przepijał ino pierwszy getak. A Gorol przepijał i pierwszy, i drugi. I co z tego? A no to z tego, że żyli od wypłaty do wypłaty. Getak to liber w usztym szmarowali Finsterbret, a potem łazili na pożyczki. Ha 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 ha!
fajne zdjęcie. Do naszej trudy przychodziła starą Michalczyną. Krupa do dźwięży goda truda, sumrzeście w duma. A to zależy, co chcecie. A chciała se pożyczyć seta do wypłaty. A to mnie nie ma. A kiedyś przyszła i goda pożyczyć mi 100 złotych. A pożyczyłaby, ale momino fufcyś. A to w takim razie pożyczcie mi te fufcyk, a te drugie fufcyk będziecie mi winne wydziała. Patrz, Kraśka, kolejny amat twojej mamy. Mieliście tych szaców, a mnie jednego wypominacie. Od przybytku głowa nie boli. Ja. Głowa nie. Kiedy więcej obiecywał, tego się wzięła. I szluz. Let's go.
się kochamy, bo on nic nie pamiętą, bo on był pijany. Karli Kuszyj, to była graj, a ty Maśka Bożyna. Na opolskim rynku zerem smutno pije, tam moja dziewczyna ślubne wino pije. Ślubne wino pije, ze mną wypić nie chce. Oj, boli mnie, boli moje biedne serce. U sąsiada tam kapela gra, dziś moja miła śluby ma. A u sąsiada tam po tańcu śpią, ty inny już ślubuje z nią. Dopiłeś dojrzałość w piwie w ustem winie i nie zapomniałeś o swojej dziewczynie. I nie zapomniałem, zapomnieć nie mogę. Zapakuję graty i wyruszę w drogę. A u sąsiada tam kapela gra, dziś moja miła śluby ma. A u sąsiada tam po tańcu śpią, ty inny już ślubuje z nią. A u sąsiada tam kapela gra, dziś moja miła śluby ma. A u sąsiada tam po tańcu śpią, ty inny już ślubuje sobie z nią. A u sąsiada tam, hej, kapela gra, wszyscy, dziś moja miła ślubę ma. A u sąsiada tam po tańcu śpią, ty inny już ślubuje. Sąsiada tam, hey! Kapela gra, dziś moja miła ślubę ma. A u sąsiada tam, bo tańcy śpią, ty inny już ślubuje sobie z nią. I szus! Do tych ryśnych, fajnych Niemiec. I wróciłeś 2 lata, jak już Kaśka utchowali. Ja, bo wtedy to te Niemce to były ryśnych fajne. Bojek Frycek też pojechał, a potem szrajbował brief za briefem do swojej Hildy. A ojciec, pamiętacie, jak do naszej umy przyszedł list polecony? A co mu mnie pamiętać? Przyszedł listu, noż jego do babciu. Podpiszcie mi tutaj ten list polecony. A Uma, czego? No to listonosz zaś powiedział. Uma, podpiszcie mi tutaj ten list polecony. A Uma zaś, czego? A co? Głucho była. A kaj tam głucho? No to listonosz powiedział. Uma, macie tu ein Schreibbrief unterstrift i mi tu schreibnicie. A Uma powiedziała, ja? To trzeba było od razu po polsku dodać. Tak mi się dzisiaj bez ciebie sam zni. A mi toż rok tyłu przez wirek szli. Kasztany woniały i szliśmy tak w dal. I grała orkiestra w pulsarze dubal. Sam dni tak mijają, wiosłe piadu źmię. Przyjedź Hilda do laku, przyjedź ku mnie, ku mnie. Ja ci tu kupia i ciuki i szmatki. Mój czochy pod wioski, szczemiki i matki. Kiepski, krótkie, długie i bycki. I bluzki, koszule i kalby na cycki. I tak mijają wiosłe piadu źmię. Przyjedź Hilda do lagru, przyjedź ku mnie, ku mnie. Więc mantel ci kupia i lisa na kar. I po
poszła na raj za tych krótkich wypar. I skorsza do wody wyleza na płot. Jo ci przaja Frauchilda, jo ci przaja Burgund. Za dni nagwijają jo sega ludzi. Przyjeźdźmy do Noragru, przyjeźdź ku mnie kupi. Tęsknoty, że w pypiu kuli traj pier. I w karty, że przegrał na Zipcji gutki. I kiwie tak zwykną, jak pisza ten fri. I kiwie tak kiwie, jak joby guszi. Sam i tak mijają, nie słem jadu drzwi. Przyjedź Hilda do Lagru, przyjedź ku mnie do mnie. I w głowie się kręci jak młynie, jak w cyrku. I tak wie z tyskno bez ciebie, bez wirku. I tak wie szkoda, tak żal mi ty glot. I chciałbych tu wrócić, tak chciałbych mein Gott. Sam dni tak mijają, wiosek jadu źwie. Przyjedź Hilda do Lagru, przyjedź ku mnie do mnie. Sam dni tak mijają, wiosek jadu źwie. Przyjedź Hilda do Lagru, przyjedź ku mnie do mnie. Jest to ujek Frycyk! Znalazła jego zdjęcie. Ja! Nie na darmo mu Fryc było, skoro go Frycu wciągnął. A, i pojechał. A teraz mu tyskno do hajmatu. A jak tu wtedy szkamrył na Polska, to tak potem tam pieronił na kola. I na ikrzyk taki upierdliwy charakter. Jak to na kola? Nie smakowało mu? Wyjeżdżali do tego EFU, przyjeżdżali, a teraz mogimy realizować po całym świecie. A, synek, jakaś miał paszport za komuny, ty żeś mógł realizować za Orbisem po całym świecie. Za komuny, panusz. Mój fater, choć wtedy Orbisu ani inkszych Reisebiur nie było, tyż zwiedził końcek świata. Jak to? A my wtedy w Unii nie byli. Mój fater był w Rusach, z Wehrmachtem, a ujek Hans w Afryce z AK. Z Armią Krajową. Z Afrika Korps. A, do dziś. Do dziś. Niektóre Ślązaki wspominają, jakie to były do niej gryfne czasy. Gryfne czasy, gryfne czasy. Alej, boli no coś na drugą nogę, bo mi w chrytuniu zaschło. Zero, stydnie tego picia, bo mam już szelonta! Wychowa! No! Wegeburztag, jak ujek Frycek przepukał dobrze Hirtoń, wyłaził na reczka i recytował. Meine liebe Studentin, tak za tą wielką chodą jest wasz prawdziwy Vaterland. Den, który tam pojedzie, dostanie sznytka brudu i szolka kefiru. A ten, który się będzie dobrze sprawował, dostanie hemd nun iron, ortalion mantel na podpince, Volkswagen na ropa, kleine atombomba fjotki, brat kartofle z fetem gorengo i zup czunowy Hitlera. Jonek spod
gruby fyja, stary pancerfaust od kundla Paula, wziąłek, siegiewera w garść, patrolen tasza, miołek i książka też Schweinkamp i poszły w świat. Ten świat śpiewajcie wszystkie razem z nami. To wild, genauin alte Stille, to był held, soldaty, kein zivile, Schille, niemiecki motor, ale jeden dzień. Tego od tej chwili Mercedes piękny mógł zjechać z twoim medalem. Co mówię, Fiel, to hajli, hajlo, hajla. Śpiewajcie wszystkie razem z nami. To był wel, nie dał i hal, też nie, to był wel. Soldaty, hańcy, wiele, szyle, niemiecki motor, ale nie dzień. Ja wołu postali gadem. I papiery, ty szakysz, szakysz, szakysz. Śpiewajcie wszystkie razy z nami. To był wet, nie dał i dal te sztyle. To był wet, soldaty, tańcy, wile, szyle. Niemiecki motor na ten wielki dzień. Jobołu postali, hojlali. Niemcy jak Niemcy, ale Rusy nie były lepsze. Mój starzyk, który był ułanem i rajzował po Kijowie, padał co tam w takim dupnym... Jakim? Szykownym. Pili stoliczna ja z kryształowych kieliszków. Pili i trzaskali. To on tam był z Olbisem czy z Wehrmachtem? On tam był z Piłsudskim. Olbisu jeszcze wtedy nie było. Ja, Bożrek, synek Bożrek, musisz wiedzieć, że jak były powstania, to na Śląsk przyjeżdżali ochotniki z całki Polski. A Jożek wyczytał w Zeitungu, że nawet wojsko polskie wspierało powstanie. A pierwsze kluby futbalerów były ryktowane pod przykrywką szkolenia młodych do powstania. Co prawda, to prawda, ale ja słyszała, że Piłsudski za Śląskiem nie przepadał i że kiedyś powiedział, że Śląsk to taka stara pruska dzielnica i że mają życi. A mnie we szkole uczyli, że Śląsk to takie stare piastowskie ziemie. Dziołcha, dziołcha, ale musisz wiedzieć, że każdy uczy podług siebie. Ale ojciec, wy się nie dziwcie. Ka indzi też tak jest. Na przykład weźcie takie Francja. One piszą de Gaulle, a czytają de Gaulle. A Angliki piszą Churchill, a czytają Churchill. A Ślązoki? No jak to dziołka? To ty nie wiesz? Piszemy bułka, czy to my? No! Patrzcie, jak się kopci.
ale się kłóci. A tyle się godo, co by byli jakie badziewie mnie policzy. Już kiedy my nad miastem my, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc, schodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. W naszym mieście tak niewiele ma. Słońce chmur doświeci się i nie lekko jest kochać miasto, to ciemny węgiel gorzki dym smak. Lecz każdy pieśń jest niczym trawy szło, co zerwałeś je i w ustach masz, albo trzymasz, schodząc się miło. Moim wieście będzie z tym naszym wąglem. No wągiel to jest wiele alternatyw, ale u nas ino jedna. Ciekawe jako. Hasie. Hasie? Hasie! Zawsze brali łodno styd nasz skarb za psie pieniądze, a my więcej dowali niż brali. Hopy, hopy, hopy. Przestańcie politykować, bo z tego nigdy nic dobrego nie było. W takim razie, hopy, siadumy, w takim razie, abstrahując od polityki. Francek! Skąd u ciebie taki słownik? Abstrahując! A co, nie rozumiesz tego abstra, czy ta druga część? Nieważne. Śląsk jest od roboty i tyle. Jakby Polska brała z nas przykład,
to może będę bliżej do Europy stoimy. Ja stoimy coraz to bliżej. Ja... Rażik, a kto to jest na tym zdjęciu? No kto to jest? To jest ujek Zefy, to bugist. A, i pies na baby! A, łaziu i gwizdu, żadny nie przepuścił. A uły to miał jak ten brazylijski fuzbaler Garincha. Ale lepszy był Pele. Pele w 60. na stadionie śląskim ze klubem Santos strzelił dwie bramy. Oglądałeś ten mecz na żywo? Ja oglądam w telewizji. To byście wtedy w telewizorze? To wieś, ujek Erich w 50 latach kupił pierwszy na Rydorpie telewizor. O, ciotka Lila była nerwowa, bo wszystkie ludkowie się złazili. Nie dość, że izba i kuchnia pełno ludzi, to jeszcze dźwierza i okna do mola otwarte i wszyscy stoli na dworze i się gapcyli. Tak to było. A ciekawe. Ciekawe, kto był tym najlepszym śląskim fuzbalerem za waszych czasów. Włodzimierz Lubański ze Górnika Zabrze. Pamiętam, jak grali w finale Puchary Europy z AS Roma. To się go dało tako Roma, mumy w duma. A wcześniej, jak grali z Tottenhamem, to my go dali Tynham albo tamtym Hamem. Młodzieśniku, toście zapomnieli. Synek, jak Jożek był w twoim wieku, to Cieślik już nie grał. A Jożek wyczytał we Zeitungu, że najlepszym śląskim i polskim fuzbalerem był Wilimowski ze Ruchu. Wilimowski? Ja. Wilimowski może ja. Staroszek opowiadali, że on roz w swojej karierze w jednym meczu strzelił 10 torów. Tormany się go boli, bo jak strzelił brama, to się po tym rechotu. A Jożek wyczytał we Zeitungu, że w 38 na eliminacjach Mistrzostw Świata strzelił Brazylijczykom 4 bramy. Wygrali. Nie, przegrali my 5-6. No dobra, dobra. To czemu się o nim tak dzisiaj mało w Polsce goduje? Bo musisz wiedzieć, że on w czasie wojny grał w niemieckiej kadrze. No i ojciec musisz powiedzieć, że on podpisał Volkslista. Podpisał, podpisał. Ale nigdy nie zapomniał, że jest Ślązoki. A dzisiejsze Ślązoki? I nie wyjadą do stolicy. Już zapominałem skąd są. Ja nie szczymia. Zaś ta polityka. A jak ja się wspomnę, to na urodzinach, to najpierw my śpiewali 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A potem, jak my się trochę popili, to my śpiewali Chodzą z Libę, chodzą z Libę, draj mal ho! U Marycelli, śpiewajcie ciszę albo zawierajcie okna! Samiście go dali, co by się dać spokój z tą polityką. No ja, synek, ale tak było. Tak było, tak było. No ale przed samą mi fajną śpiewka. Łolipście, kapela! Moja lipsta jest świdratą. Ojla, ojla, ho! Ja mam krzywe szłapy za to. Ojla, ojla, ho! Z moją lipstą się ożenia. Ojla, ojla, ho! Hola.
swój Pelermo. Może to, co mówią i co moja baba mo. Co jak to, kto jak to, każdy z nas swój Pelermo. Może to, co mówią i co moja baba mo. Ja, ale takiego to bym nie chciała. A kiedy to ten wujek? Mateuszka, co się stało? Pytasz dziążka, co się z nim stało, ja? Ano! Jeszcze godzinę. Zabrali Boroka prosto z szychty. Jeszcze. I wywieźli do Rusów. 40 lin. Czekali na niego starkarze, czekali. I się nie doczekali. Razem ze Zeflem ponad 40 tysięcy Berkmonów wywieźli Rusy. Pamiętam, po wojnie moja umka przyszła do magistratu, do amtu, wiecie. Wlazła tam do tego jednego gabinetu, włazi, a tam na ścianie wisiał portret Stalina. Wlazła i go do tak. Jej, a co ten nasz Piłsudski się tak zestarzał? A ten urzędnik od babciu, to nie jest żaden Piłsudski. To jest towarzysz Józef. Wisarionowicz Stalin. A nasza umka go to ja? A co on takiego zrobił? Babciu, nie wiecie, on pogonił Niemców ze Polski. I ja? A to nie mógłby taki pogonić Ruskich? A ja miał ujka, którego zawarli tu, w Eladzie na Zgodzie. Łożał się kiedyś w szynku, i ciepnął tą rzymą w łobroz Stalina. No i w tym lagrze umarł na tyfus. A musicie wiedzieć, że Nikerym do dzisiaj wadzi godać o tym lagrze. Nie pasuje im to. Ale w 39, jak na Śląsk przyszli Niemcy, to właśnie kozali podpisywać ta Volkslista. Nawet biskup Adamski do tego wzywał, co by się ratować. I podpisywali, a jakżeś dostał trójka, to cię brali do Wehrmachtu. I tak Ślązoki musieli się chajać za nieswoja wolność. A ci, co przeżyli, wędrowali na fundusz odbudowy stolicy. Pamiętam! Przypomniało mi się po wojnie, Pstrowski ciepnął hasło: kto wyrubie pierwszy przodek? I wędrowali jak głupie, świątki, piątki, niedziele. A pamiętam te sklepy na G, za robota w święta, całko Polska, no mi zobiściuła. Rącek, Łobocz, Medalik, najświętszy panienki. Ciekawe, skąd on się tu wziął. I no tyle zostało po braciszku mojego upy. A co się z nim stało? Tak długo prosił muter, aże go puścili. Puśćmy, matko, do powstania, nie stój tam przed progiem. Bez twojego pożegnania, z domu wyjść nie mogę. Poszedł ojciec, poszedł starzik, starsi bracia też. I ja muszę się odważyć, sama o tym wiesz. Bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Nie zatrzymuj mnie, puść mnie, matko, do powstania. Nie stój tak przed progiem, bo mi żal twych łez. Puść mnie, matko, co się żalić?
na co dłużej czekać. Daj na drogę swój medalik, daj na drogę swój medalik Matki Boskiej. Z piekar pobłogosław i ucałuj duszy, pomóż spać. Przecież wrócę z wojny cało, przecież wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, nie ma co się żalić, już wypomóż twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, no już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Po braciszku mojego upił ostał medalik w kowszy, a po moim ojcu żelazny krzyż. Poczekaj, poczekaj, poczułko mi na jego zdjęcie. Pamiętam, De Gaulle po wojnie, jak był w Zobrzu, to powiedział, że Zobrze to jest najbardziej polskie miasto ze wszystkich polskich miast i najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich. A dzisiaj to w stolicy godają łono z różne pierdoły. I oci już to rozpędził. Ale co? Co? Ale 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 A twój staroszek? A moi ojce sprawiali, że z waszego teścia to był Hachur i Babiusz i miał ponoć kochanka, ale to się Dorka zwała. Tego nie trzeba dać. Kaśka, idź tam do radioka, nastaw tam jakoś fajną falę. Jakoś śpiewka tam fajno, żeby leciało. W waszej familii rzeczywiście wiele tajemnic jest. Zaraz proszę chwalkocz. Pokaż. Podobny do mojego. Pokaż. Ja. No ja. To jest warkocz. Twoi łomy. Ja. Rącek. Łobacz, jakaś kartka z niego wyłazi. Kule, ja przez te brele zaś nic nie widzę. Paszka, wy. I obyda. Czytam, bo ja lepiej widzę. Słuchajcie. Słuchajcie. To jest jakoś mapa. Wejrzyjcie się na to. Patrzcie sam. Laura Strasse 1. A sam? Lange Strasse 2. Zwei. Pokrzyj. Jezus, Delkusie! Przeca to je moja chałpa, kajo się wychowywał i ogródek, kaj my lodali. No przeca. Starosze kiedyś miło opowiadali, że jego w tym ogródku zakopała przed laty jakieś skarby, jakieś klejnoty, bo jej przodkowie ponoć byli z funów. Z funów? Ja, z iPhone'ów. Tak, to wszystko wyklaruje. Dawniej ktoś był bogaty, to się pisał bez fun. A ta nasza starka podchodziła od pruskiego bambra i ona się poszukała polskiego biednego chopa. Jak to ojciec łodni zobaczył, to ich wyciepnął z chałupy. Ale matka na szczęście dała jej tyle klejnotów, że za pół wybudowała ta chałupa, a te drugie pół ponoć kaj schowała. To będzie ten skarb. Ja, ale kaj jej szukać, jak teraz nie ma Wilhelmstrasse.
Kaśka, musisz wiedzieć, że zowty jak się władza zmieniała, to też się zmieniały napisy na tabulach ulic. I tak w 22 z Wilhelmstrasse zmienili na Aleja Piłsudskiego, żeby w 39 zmienić na Hitlerstrasse. A w 45 przemianowali na obrońców Stalingradu, żeby w 53 zmienić na Stalinogrodzko, a w 56 przemianowali na bohaterów warszawskich. Bez to żioczynsto z roboty nie miał dodąd trafić. Dobrze, żeby przynajmniej tego naszego Jorga Zienka ustawili na plantach wele pomnika, a nie skludzili go na złą historię. Starzyk, a ten skarb, to on sam Kazie jeszcze jest? Trzeba kopać, to uwidzimy! No, to gichniemy po jednym, idziemy kopać. Kopy niech tam kopią, a my się, wiecie co, pooglądamy jeszcze zdjęcia. O, o, patrz, czy same ciotka Brunka co się zadała z ruskim bojukiem. Co się z nim stało? A on pojechał w pieruny do swoich. W 8 Majowym na głównej ulicy zapoznał ruski dziewczynę z Legnicy i kiedy do koszar wrócił na drambie, ja lubię Brunku, napisał na tankie. Razem chodzili na spacer do kina. On ruski sołdat i polska dziewczyna. On wzroku nie spuszczał z jej talii i kiecki. Tak sojusz zawarli polsko-radziecki. Po chwilach wojny nadeszła wnet zmiana. Gorbaczow wycofał jednostkę Iwana i sołdat odjechał daleko swym czołgiem. Odjechał daleko, daleko za Bogę. Odjechał w szynelu w galowych ryczesach. Obiecał napisać, no zabył adresa. Pamiątkę parę zostawił u Brunki, dzieciaka pod sercem. O nuce galonki urodzin dzieciaka zbliżała się lata. Czekała dziewczyna na swego sołdata. Szlochała nosami, pisała na listach. Iwan kapitan z Legnicy tankista. Lecz Iwan zapomniał o polskiej dziewczynie, a przez co zapomniał? Przez rozbrojenie. Kopy! Kopiecie tam jeszcze! Ja! Ale nic, no na wągę my naszli! A co byś chciał, żeby ten skarb na wierchu leżał? Kopy dobcie dali! Jak mam kopać w tym twardym wąglu? Twardo to masz! I no w galotach! I na zejdzie bawy, bo ja się tam kwiatki posadziła! Kopcie, kopcie! Stop! 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 Przeca ten skarb! To jest ten wągiel! To my tego skarbu szukamy, a my sam go wszędzie mamy. I no najgorsze jest to, że my, co po tym skarbie łażymy, psi, co z tego mamy. Kadocie ino o tym wąglu, że to skarb, a o mnie i o inkszych ludziach żeście zapomnieli. A ja uważam,
że największym skarbem tej ziemi są ludzie. Ludzie, owszem. Ale węgiel też. Piosenku, piosenczko, mocnaś ty jak kamień, zmój już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. A ty zawsze z nami maszerujesz z żołnierzami raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa.
lecz Trojak za trzech i przaje za trzech. Dziękujemy Państwu bardzo. Producent Marian Makula. Reżyser Izabela Mali. Spektaklu Udział w ziemi. Michał Adamek. Patrycja Hałko. Marta Kadla. Krzysztof Wierzchowski. Sylwia Szyda. Inga Kotkera. Muzycy. Katarzyna Sroka, skrzypce. Henryk Płonoczek, akordeon. Wojciech Ziemba. Akordeon. I Mariusz Darbacz, instrumenty klawiszowe. Jestem ciekawa, czy jest ktoś z przedstawicieli naszej władzy. Jest pani sekretarz gminy, pani Katarzyna Łabarzewska. Jak miło! Dziękujemy za te... O, jakie fajne pieszynki! Pieszynki! Czy mamy sam naszego Mariana Makulę? Marian, bądź na środek! Proszę Państwa, zanim Marian dojdzie, to ja chciałam wymienić wiele osób, które pomogły. Dziękujemy tutaj restauracji. O, to światło, aha, nie widać mnie. Dziękujemy Państwu Swoboda za to, że mogliśmy tutaj wykorzystać ten teren. Poproszę za nie ogromne oklaski. Wiele osób dołożyło się do tego, żeby przywieźć mi tutaj ten namiot, te krzesła, strażacy, sportowcy z koła gospodyń wiejskich. Naprawdę wszystkim dziękuję. Moim dziewczynom z Gminnego Ośrodka Kultury, że to dopilnowały. Proszę Państwa, dobrze wiecie, że ja tylko, nie tylko, ale zrobiłam też spektakl po to, żebyśmy mieli takie wydarzenia, bo nie ukrywam, że moim celem jest wybudowanie w gminie Gierałtowice Domu Kultury, żeby takie przedstawienia były. Po to, żebyśmy się mogli przedstawić, troszeczkę mieliśmy problemów technicznych, niestety były jeszcze piękne filmy, ale zresetował nam się komputer, złośliwość rzeczy martwych, ale w Domu Kultury nie będzie takich problemów, także pomóżcie mi go wybudować. Kobieta rozgoda to wokół nie dopuści do głosu. No ja. Kochani, nie wiem, czy wspominałaś, że widowisko było sfinansowane przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z Warszawy i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co serdecznie dziękujemy. Proszę o brawa. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ja Fotuniu syna od księdza Krzysztofa z Bytomia. Łukasz tutaj jest, który mi zaproponował to, żebym to tak miała za parę złotych. Dziękujemy bardzo. Proszę przekazać księdzu Krzysztofowi. Dziękujemy Państwu bardzo. Za tydzień będziemy z tym widowiskiem w sobotę w Warszawie. Jeżeli ktoś ma ochotę, bo my pora jest w autobusie, niech z Ingą pogodą wezmiemy go do Warszawy. Dzisiaj była duża demonstracja. My też mam nadzieję, że na nasze widowisko przyjdzie może nie milion, bo to nie wlezą wszyscy, ale przynajmniej te 1000 ludzi. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy bardzo wszystkim. Dziękuję, że byliście z nami. Cudowni artyści i muzycy. To może zaśpiewamy coś na bis, co? Pewno! Jest tam Mariusz? Jest. Mariusz, to zaśpiewajmy może. Co chcecie? Dawna piosko, piosneczko. Tak, wszyscy razem, bo tutaj słyszeliśmy, że ludzie... Podchwycili ludzie, prosimy bardzo. Dawna piosko, piosneczko, mocna ściejakami. Już bez tego piano, tylko tak. Prosimy, Martuś. Ja, ale zaśpiewamy normalnie, już nie tak jak w spektaklu. Nie tak cudownie, czyli jak Marcusia. Wszyscy razem, to nie o to chodzi tam. I no chodzi o to, co by razem zaśpiewać, nie? Maestro, poczekajcie. 5 minut, maestro się tu musi nuty porozkładać. To nie takie proste, kneble powciskać. Słuchajcie, no to wszystko no jeszcze, ale zimno, nie? Martusia, jeszcze dajmy oklaski dla całej tej obsługi technicznej. Ja, no i jestem obrana. Za dobry żur też dziękuję. Obsługa spocona tam za poczekał, bo się zmęczyli trochę, także proszę bardzo o muzykę. Tak, tylko jeszcze dźwięki.
Raz, dwa, trzy i dawna piosenko, wiosneczko, mocna szyja jak kamień. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Maszeruję z żołnierzami raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Maszeruję z żołnierzami raz i dwa. Hejda, bedum, bedum, da. Chłopce w tym wielkim powstaniu, w dziewiętnastym roczku, szli za tobą jak za wielką panią na całym Śląsku. Szli za tobą jak za wielką panią na całym Śląsku. Na całym górnym Śląsku raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Na całym górnym Śląsku raz i dwa. Śpiewamy raz i dwa. Hejda, deru, deru, da. Dawna piosenko, piosneczko. Dawna piosenko, piosneczko. Poznaś ty jak kamień. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Śmiało! Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Zresztą mi